Bóg jest dobry. Amen. Cieszę się bardzo, że możemy być znowu na tym miejscu, że możemy uwielbiać Pana. Wielki jest Pan i dobrze jest wielbić Jego imię. Dobrze jest wysławiać Go, my zwłaszcza, którzy poznaliśmy Go, który nas wyrwał i wybrał nas. Wielokrotnie w naszym życiu jest tak, że to my nie szukaliśmy Go szczególnie, ale to On nas znalazł. Tak było? Amen. Halleluja. Ja bym chciał czytać Słowo Boże. Najpierw jednak chcę powiedzieć, kiedy modliłem się o słowo na dzisiejsze spotkanie, kiedy się modliłem, zwłaszcza, szczególnie się nie przejmowałem tym, jakie będzie słowo, bo wiem, że Bóg tak bardzo was kocha i muszę wam to powiedzieć, musicie to usłyszeć. Bóg was tak bardzo kocha, każdego jednego z was, nie patrzcie teraz na sąsiada, że może jego tak, a mnie trochę mniej, każdego z was, że kiedy modlę się o słowo, to zawsze widzę, że on ma najlepsze rzeczy przygotowane, a ten, który to przynosi, to jest tylko kelner. Marek na początku powiedział, że gwarno tutaj jest jak w restauracji, tylko jeszcze nie podano. Więc wygodnie się rozsiądźmy, bo stół jest obficie zastawiony. I to, co weźmiesz, to, co chcesz wziąć, to, co ci smakuje, i to, co jest podane, to jest najlepsze od Niego. I Bóg troszczy się o swój Kościół, troszczy się o braci, o siostry, troszczy się o ciebie, dokładnie o ciebie. I to, że jesteś na tym miejscu i możesz słuchać Bożego Słowa, to On bardzo, bardzo chce ci przekazać. Amen? Halleluja. I ja się nie muszę martwić, że to, co przeczytam, może wypaść dobrze albo nie wypaść dobrze, gdyż to jest Jego zadanie. To jest Jego Kościół, to jest Jego zadanie. Halleluja. Chcielibyśmy otworzyć Ewangelię Łukasza, 4 rozdział. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział od 17 wersetu. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Może do tego miejsca najpierw przeczytamy. Chciałbym was zachęcić. Myślałem, że to będzie na zadanie domowe, ale przeczytamy to dzisiaj. Jeden rozdział z Księgi Izajasza. Tam właśnie skąd Pan Jezus to czytał. Otwórzcie Księgę Izajasza, 61 rozdział. Ja dziękuję za to słowo, gdyż jest ono niesamowicie, niesamowicie bogate dla nas. Jest ubogacające. Księga Izajasza, 61. Ja przeczytam cały ten rozdział. Nie jest on długi, ale słuchajcie, jeżeli macie Biblię, otwórzcie i możecie pilnować tych słów. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone i abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Boga, kapłanami Pana, sługami naszego Boga. Mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i opluwanie były ich udziałem. Dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swym kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem. Bo ja, Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów. Wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana. Bardzo się będę radował w Panu, z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienica, która wkłada zawój, jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Halleluja.
I wiecie, wróćmy do Ewangelii, tam gdzie Pan Jezus czytał w świątyni, w synagodze, czytał Słowo Boże. Ja bym chciał trochę powiedzieć jak mniej więcej się to wydarzało, ale użyjmy naszej wyobraźni. Wiecie, był zwyczaj w świątyni, kiedy czytano Słowo Boże, kiedy czytano księgi proroctwa, że każdego razu było czytany inny odcinek księgi proroctwa. Być może kolejno to było rozdziałami, czy nie wiem, jak to wyglądało. Nie byłem na tym zgromadzeniu, ale wyobrażam sobie. I wiecie, Pan Jezus przyszedł wcześniej, wyprowadził się, chodził po Kafarnaum, głosił Ewangelię, czynił cuda i przyszedł z powrotem do miasta Nazaret, do swojego miasta przyszedł i akurat trafiło na to, że miał odczytać Słowo Boże. Przyszli wielu zgromadzenie, całe miasto przyszło na zgromadzenie. Pan Jezus, kiedy podano mu księgę, otworzył księgę Izajasza i przeczytał: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. I to, co czytaliśmy: abym zwiastował ubogim, biednym dobrą nowinę, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, czyli tym, którzy są w niewoli, którzy są uciśnieni, którzy są w niewoli, może nie tylko swoich myśli, ale swoich różnych ciężarów i grzechów, aby ich wypuścić na wolność, aby chorych uzdrowić, aby chromi, którzy nie potrafią chodzić, aby zaczęli skakać i biegać, amen? Aby ci, którzy nie widzą, aby znowu widzieli i ci, którzy nie potrafią słyszeć, aby się cieszyli dobrym słuchem. I Pan Jezus mówi o tym, przeczytał tę księgę proroka Izajasza i może do tego momentu wszyscy patrzyli, było wszystko normalnie, wszystko było tak jak po staremu, ale jest coś tutaj, że ludzie byli nadzwyczajnie poruszeni, bo kiedy czytamy tę Ewangelię, zauważamy, że byli zdumieni. Nawet już po tym momencie, kiedy Pan Jezus przeczytał z księgi Izajasza, już byli zdumieni, już oczy ich były wpatrzone w Niego. Więc Duch Pański już działał, tak jak dzisiaj. Amen? Halleluja. Kiedy uwielbiamy Pana, kiedy przychodzimy przed Jego oblicze, Duch Święty już działa, już tutaj jest. I w następnej kolejności było tak, że Pan Jezus, kiedy odłożył księgę, kiedy usiadł, wszyscy się na Niego patrzyli. Wszyscy patrzyli na Niego. I On powiedział: dziś to słowo wypełniło się w waszych uszach i na waszych oczach. Dzisiaj to słowo się wypełniło. Było powiedziane setki lat temu, ale dzisiaj ono się wypełniło. Był przeczytany tylko ten jeden urywek słowa, ale jak czytaliśmy w Izajaszu, o wiele, wiele, wiele więcej obietnic jest tam powiedziane. Na ten dzień było tylko tyle przeczytane. I Pan Jezus powiedział: dzisiaj się ono wypełniło. I chcę wam powiedzieć, że dzisiaj to słowo ma moc. Dzisiaj ono się wypełnia w waszych uszach, jeżeli go słyszycie. Duch Pana nade mną, Jezus Chrystus mówi dzisiaj, namaścił mnie, abym usługiwał i abym przyniósł wam uwolnienie, aby przyniósł wam uzdrowienie, abym przyniósł zbawienie. Amen? Halleluja. Czy żyjecie tym? Wiemy, że to było 2000 lat temu, ale to słowo jest aktualne dzisiaj. Jezus Chrystus żyje, chcę wam o tym powiedzieć. Rozmawiałem z Nim dzisiaj rano. Halleluja. I ma się dobrze. Jezus Chrystus żyje i On dzisiaj jest namaszczony przez Ducha Świętego, aby usługiwać nam. Halleluja. On to wielokrotnie chce robić przez Twoje ręce, przez Twoje usta. On to chce robić przez Ciebie i przeze mnie. Ale On tutaj jest, obecny w Duchu Świętym, aby to czynić, aby to robić. I patrząc dalej na to słowo, co się działo dalej? Wiecie, niezmiernie zdumiewające jest to, że w Kafarnaum i wszędzie, gdzie indziej Pan Jezus był, działy się wielkie znaki i cuda. Ludzie byli wpatrzeni w Jezusa i patrzą się na Niego, kiedy to się zacznie dziać, kiedy zacznie uzdrawiać, albo kiedy niech pokaże, co może. Wiecie, tak wystawiając na próbę. I Pan Jezus zrozumiał ich nastawienie serca. Kiedy, wiecie, wjeżdżało się do Nazaretu, to pewnie na wjeździe do Nazaretu był szyld, zakład stolarski, najlepsze meble u Józefa i Jezusa. Był zakład stolarski i oni powiedzieli: my znamy Twojego Ojca, my wiemy, skąd Ty jesteś. Wiemy, że jesteś stolarzem. I takie nastawienie było w ich sercu. I oni pomyśleli sobie: no tak jak każdy inny człowiek przeczytał Słowo Boże, ale co tutaj się ma wypełnić? Słowo Boże jest bardzo cenne, szanowali Go, kłaniali się przed Nim, klękali na kolana. Było na dobrej półce, było na takim miejscu, żeby Go było widać, Słowo Boże, w ich domach. Było może szacunek był. Jeżeli ktoś coś powiedział ze Słowa Bożego, to był wielki szacunek do tego, bo to jest Boże Słowo. Ale kiedy Jezus Chrystus powiedział, że dziś ono się wypełniło, oni tego nie odebrali tak, jak to powinno być. Właśnie na ich oczach Jezus Chrystus powiedział: przyszedłem was zbawić,
Przyszedłem dać wam życie. Przyszedłem dać wam uwolnienie. Dzisiaj to słowo się wypełnia. Ja na spotkaniu modlitewnym mówiłem, że podkreśliłem sobie to słowo natrafił na miejsce. Ktoś się zapyta, że dlaczego natrafił akurat na to miejsce. Ja mówię, bo wyobraziłem sobie to tak, że Pan Jezus gdziekolwiek by nie natrafił na Księgę Izajasza czy na Księgi Proroctwa, to mógłby powiedzieć, że to się wypełniło dzisiaj na waszych uszach. Dlaczego? No bo jeżeli podano by mu Księgę 53 rozdział, no to by powiedział, sinościami i ranami moimi jesteście uleczeni. I też by się wypełniło Pismo Święte. Amen? Jezus Chrystus. Tyle jest proroc, tyle przepowiedni, że właśnie przyjdzie Jezus Chrystus. I przyszedł. I przyszedł. I przeczytał to słowo i powiedział, dziś przyniosłem wam zbawienie. Dzisiaj przyniosłem wam radość. Dzisiaj przyniosłem wam uwolnienie z waszych ciężarów, z waszych grzechów. Wiecie, grzech to jest coś, co najbardziej nas przyciąga do tej ziemi, przywiązuje. Co nas obciąża. I chciałbym wytłumaczyć taką rzecz, że grzech to jest to, co póki żyjemy na tej ziemi, będzie towarzyszyć i będzie za nami chodzić. Najpierw przez myśli, diabeł różne pomysły podaje, potem czasami poddamy się temu i to będzie towarzyszyć. Ale jak czytaliśmy tutaj w Księdze Izajasza, nawet Pan Jezus tam jest wspomniane o szatach, o ubraniach. Będą ubrani w czyste szaty i szaty to będą szaty weselne, które nie będą worem żałobnym, ale to będzie szata weselna, której można się cieszyć i radować bez przestanku. Czytajcie 61 rozdział w domu jeszcze, czytajcie go werset po wersecie. Gdybyśmy chcieli go przeanalizować, to brakłoby naprawdę czasu. Chociaż mamy jakieś tam godzinę dzisiaj darowaną za darmo, ale nie chcę nadużywać waszej cierpliwości. Przeczytacie to w domu. Wiecie, jak to jest w naszym życiu? Ja to wyobrażam sobie tak zawsze i tak to tłumaczę. Kiedy człowiek się rodzi, kiedy przychodzi na świat nowo narodzone dziecko, kiedy się urodzi, to wyobraźmy sobie, że w rzeczywistości tak nie jest, naszymi oczami cielesnymi, ale wyobraźmy sobie, że jest tak, jakby miał już łańcuch na szyi, ciężki łańcuch na szyi. To jest grzech. Tak Słowo Boże mówi. Rodzimy się w grzechu. I kiedy żyjemy, kiedy wzrastamy, kiedy dorastamy, okres dorastania, potem kiedy jesteśmy już dorośli, kiedy się starzejemy, to wiecie, tylko przybywa tych ogniw i tylko jest ciężejszy ten łańcuch. Tak się dzieje w każdym, u każdego człowieka. Tak nie było kiedyś, ale to się stało za sprawą nieposłuszeństwa człowieka. Kiedyś było inaczej. Kiedy Adam i Ewa z Ewą byli w raju, nie było tego łańcucha. Ale przez upadek, przez grzech właśnie tak się stało. I ludzie czasami się łudzą, że to może nie jest prawda, że urodził się w dobrej rodzinie wychowany, że naprawdę tam jest wszystko w porządku. Ale to nieprawda. Każdy się urodził z ciężarem na swojej szyi i to przygniata ciebie do ziemi, to ciebie przyciska coraz bardziej do ziemi. Jeżeli to nie zostanie zrzucone, jeżeli to nie zostanie zerwane, to nadal będzie twoja szyja bardzo obciążona, kręgosłup mocno obciążony. I wiecie, Jezus Chrystus, ten właśnie, który czytał tę księgę, Duch Pański nade mną, aby zrzucić ten łańcuch, aby rozerwać ten łańcuch, On przyszedł na świat. Przyszedł po to, aby oddać swoje życie za ciebie i za mnie, aby ten łańcuch był zerwany i aby już nigdy nie musiało na mojej szyi nic wisieć. Amen? Stało się tak w waszym życiu? Halleluja. I to jest, wiecie, nadal, dla mnie to jest nadal najlepsza wiadomość na tej ziemi, jaka może być. Najlepsza nowina to jest nadal dla mnie, że nie muszę żyć w grzechu, że nie muszę żyć z tym ciężarem grzechu. A jeżeli coś się przytrafi, i teraz chcę wytłumaczyć o te szaty, o te ubrania, jeżeli coś się przytrafi, to Jezus Chrystus powiedział, że w krwi mojej macie oczyszczenie na każdy dzień, na każdy dzień. Powiedział, że kiedy zgromadzacie się, tak jak dzisiaj jesteśmy zgromadzeni, krew Jego oczyszcza nas i stajemy się czyści jak On. Halleluja. To nie moje słowa, to słowa Biblii. Wiecie, ja ostatnio patrzyłem, że mam bardzo starą Biblię, chyba 73 rocznik, ale kupiłem sobie, przyjaciel właściwie podarował mi nową Biblię z zeszłego roku, 2014. I ja kiedy otworzyłem, tam jeszcze lepiej to jest wytłumaczone. I to jest prawda. Wiecie, dlatego chcę was zachęcić, czytajcie Słowo Boże, niech ono potwierdza i wyznajcie swoimi ustami, że Jezus Chrystus oczyścił mnie tak samo, jak On jest czysty. Powiesz, to jest pycha. Jeżeli bym powiedział, że to jest pycha, to w takim razie umniejszałbym ofiarę Jezusa Chrystusa. Obrażałbym Go.
Skoro On swoje życie oddał, swoją krew przelał, żeby mnie oczyścić, to dlaczego ja mam powiedzieć, że no ja nie jestem taki czysty? Panie Jezu, Twoja krew mnie obmyła, ale ja już taki czysty nie jestem jak Ty. Skoro On powiedział, że jest tak czysty jak On, to tego się trzymajmy. Napisz to słowo sobie, czytaj go każdy dzień i dziękuj za to Bogu. I dziękuj za to Bogu. Bądźmy wdzięczni. Halleluja. I wiecie, kiedy my żyjemy na tej ziemi, mieszkamy i chodzimy, zauważyłem, że zmieniamy ubrania. W zeszłą niedzielę byliśmy inaczej ubrani, dzisiaj też jesteśmy inaczej ubrani. Założę się, że na przyszły tydzień znowu będziemy inaczej ubrani, a jutro też będziemy inaczej ubrani. Zgadza się? Być może nawet po południu znowu będziemy inaczej ubrani, no bo garnitur się może poplamić. Rosół chlapie, może się koszula splamić. Wiecie, i to jest tak jak w naszym życiu. My zamieszkałem w domu Pana. Zamieszkałem w domu Pana, kiedy Jezus Chrystus, kiedy poprosiłem Go pierwszy raz, żeby obmył, żeby zrzucił ten łańcuch z mojej szyi, żeby wziął ten ciężar i ten grzech, który mnie tak bardzo obciążał. Jezus Chrystus zrobił to z wielką przyjemnością i powiedział, jesteś wolny, jesteś czysty, bo Duch Pański nade mną, aby Ciebie uwolnić. I uwolnił mnie od tego. Dał mi radość zamiast smutku, dał mi uwielbienie na usta i dziękczynienie zamiast narzekania. Wypuścił na wolność i powiedział, to jest dla Ciebie dobry rok. I każdego roku tak mówi. Sylwestra przychodzi z takimi życzeniami dla mnie. To będzie dla Ciebie dobry rok. Halleluja. U Was też tak jest? Zacznijcie czytać Słowo Boże. I Pan Jezus przychodzi każdego dnia, żeby nam powiedzieć, że to jest dobry dzień i to jest dobry rok. Miłościwy rok dla Ciebie. Od Pana. I wiecie, kiedy zamieszkałem w domu Pana, kiedy On powiedział, tutaj masz klucze i możesz mieszkać u mnie jak tylko, kiedy tylko chcesz. I wiecie, kiedy mieszkam w domu Pana, kiedy rozkoszuję się Jego obecnością, kiedy On jest w moim życiu i przebaczył wszystkie moje grzechy, oczyścił mnie z moich grzechów, ale każdego dnia, kiedy się chodzę, no to nasze ubrania się brudzą. Nawet gdybyśmy nic nie robili takiego ciężkiego ani brudnego, to się spocą nasze ubrania. Jesteśmy po jednym dniu przepoceni. Musimy się umyć, musimy wyprać nasze ubrania. I to robimy na pewno. Ile dni mieszkamy w naszych domach, to możemy policzyć, tyle dni się myliśmy. Każdy dzień się myje, każdy dzień się człowiek zbrudzi, a nawet jeżeli nie, to się przepoci. I tak samo dokładnie jak jest w życiu codziennym, tak samo jest z chodzeniem z Bogiem. Czasami ktoś nie umie zrozumieć, no dobra, ale kiedy poproszę Pana Jezusa, żeby mi przebaczył moje grzechy, a znowu upadnę, znowu się zbrudzę, to co? No to się umyj. To znowu przyjdź do Niego i tak jak idziesz pod prysznic. Panie Jezu, potrzebuję nowych ubrań, potrzebuję tamte wyprać, piękne są naprawdę, ale to będą na niedzielę. Potrzebuję nowych ubrań, czasami potrzebujemy roboczych ubrań, ale też czystych. I wiecie, tak samo jak w życiu codziennym, przychodźmy przed oblicze Boże. Przychodźmy, gdyż Duch Pana namaścił Jezusa Chrystusa, Duch Boży, Duch Wszechmogącego jest na Nim, aby usługiwać, aby Twoje życie zmieniać każdego dnia, aby Twoje i moje życie zmieniać. Amen? Chcemy tego? Chcemy tego na każdy dzień do naszego życia? Ja Was chcę zachęcić, abyście tego zapragnęli, gdyż to jest każdy dzień, wtedy jest lepszy, każdy dzień jest bliższy dla Niego. Możemy czytać każdy dzień Słowo Boże i róbmy to, naprawdę róbmy to. Nie mamy prześladowań, nie mamy żadnych ograniczeń, nikt nie ma więcej czasu ani mniej. Ktoś tutaj powiedział kiedyś, że mamy wszyscy po 24 godziny na dobę. Równiutko. Dzisiaj 25, daję Wam godzinę więcej. Więc możemy czytać Słowo Boże. 15 minut to jest minimum, kiedy możesz schylić swoją głowę i czytaj Słowo Boże, czytaj Ewangelię, patrz do Słowa Bożego. Może powiecie, to jest nie na miejscu, żeby mówić w Kościele, gdzie wszyscy znają Jezusa Chrystusa, kiedy wielbią Pana, żeby poczytać Boże Słowo. Ja wiem, że w Waszym życiu, w moim życiu też tak było, że czasami były 3-4 dni, czasami był tydzień, kiedy nie otworzyłem Biblii Słowa Bożego. I musiałem pokutować z tego. Tak patrzycie na mnie, jakby to niemożliwe było. Każdy dzień, chociaż 15 minut, otwórz Słowo Boże. Otwórz Słowo Boże, czytaj Ewangelię. A potem powiedz, Panie, chcę, aby Duch Święty wytłumaczył mi, co to mogę wziąć dla siebie. Co tutaj mogę zrobić z tym Słowem? Jak ono może zmienić moje życie? Wtedy przychodzi Duch Święty, przychodzi Pan Jezus, obejmuje Ciebie i mówi, fajnie, że zrobiłeś dwie kawy, bo chcę z Tobą porozmawiać. I wtedy żałujesz, że nie przystanąłeś wcześniej rano o 2 godziny, bo ta społeczność naprawdę zaczyna nabierać sensu. Zaczynasz naprawdę szukać Bożej obecności. Widzisz, że to
to miało być więcej czasu. Potem musisz się szybko ubierać i lecieć do pracy i zostaje to przerwane, ale tęsknisz za nim. Przychodzisz z pracy i masz znowu chwilkę, kiedy możesz znowu z nim być. I mówisz, Panie, czy masz chwilkę? Czy chcesz ze mną być? On jest gotowy zawsze, stoi. Mówi, no to siadamy. Ale ty znowu masz coś pilniejszego, jeszcze musisz to zrobić, jeszcze musisz do pracy coś przygotować. To jeszcze 20, 30 minut, potem już jest późno, potem jeszcze trzeba wiadomości odczytać, co tam odsłuchać, co tam trzeba, jakieś maile przeczytać. Jesteś tak zmęczony, że oczy się same zamykają, myjesz się, idziesz spać. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za tę chwileczkę rano, dziękuję Ci za to, że mogłem się z Tobą spotkać. Budzisz się następnego dnia rano, powiedziałeś sobie, że będziesz pół godziny chociaż będziesz z Nim. Jeszcze 2 minutki, jeszcze 5 minutek i zostało Ci znowu tylko 15, w tym jeszcze trzeba zęby umyć i umyć się. Przychodzisz przed Jego oblicze i mówi, Panie, czy Ty nie zgardziłeś mną? Czy Ty nie obraziłeś się na mnie, że znowu przyspałem? Pan Jezus mówi, nie, ja tu czekam już od wtedy, jak się umówiliśmy. Mam do Ciebie przygotowane wszystko. Jeżeli tylko masz czas, to możemy rozmawiać. Czytasz Boże Słowo. 15 minut, czas leci strasznie szybko, rano zwłaszcza. Mówisz, Panie, jak znowu żałuję, że tylko tyle czasu zostało. Zaczynasz dziękować Bogu, zaczynasz się modlić, Bóg pokazuje Ci Twoje marzenia, Twój obraz, które już dawno porzuciłeś. I mówi, ja tutaj jestem dalej. Ja tutaj jestem nadal. I mówisz, Panie, obiecuję Ci, że następnego dnia poświęcimy chociaż pół godzinki razem. I znowu biegniesz i znowu ble, 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 tak jak powiedziałem przed chwilą. Każdy cały dzień przeleci. Potem praca, obowiązki, dzieci, rodzina, znowu obowiązki, coś dla siebie jeszcze. Usiądziesz i oczy Ci się zamykają. Ale w pewnym momencie On dotyka Twojego serca i mówi, ilekrotnie Ty nie masz czasu dla mnie, ja tutaj czekam, ja tutaj jestem. Jest już mało czasu, ale ja tutaj jestem cały czas. I ja Wam chcę na nowo dzisiaj powiedzieć, że masz wyrzuty w swoim sercu, to dobrze. To dobrze, że masz wyrzuty. To znaczy, że sumienie działa w Tobie. Jest wszystko w porządku. Jest wszystko dobrze. Dlatego umów się, tak jak się umawiasz z kimś z pracy i jeżeli przychodzi Ci telefon, że czekam przy drzwiach, no to chyba nie powiesz 5 minut, jeszcze sobie poleżę, poczekaj tam na chwilę. A potem tylko gacie wciągnę i już lecę. Wstajesz i idziesz i Panie, jestem. I znowu możesz zrobić 2 kawy czy 2 herbaty. Panie, chcę być z Tobą razem. Wiecie, ja to mówię dlatego, że to jest tak proste, jak umawiasz się z przyjacielem, z przyjaciółką, z kimś, kogo lubisz, umawiasz się na kawę, na herbatę i rozmawiacie. To jest tak proste. To jest tak proste. Normalnie przychodzisz i chcesz z nim rozmawiać. Dlaczego mówię rano? Bo wtedy jest najlepiej. Rano, mój dziadek mówił, że rano to tak jakbyś otworzył zeszyt z pamiętnika swojego życia i tam by jeszcze nic nie było napisane. To jest rano. A kiedy już jest coś na bas grane i tam tylko można wtrącić jedno zdanie, to już jest tam dużo. Dlatego chciejmy w naszym życiu zacząć od czegoś nowego, od czegoś świeżego. I zacznijmy to z kimś, kogo bardzo kochasz. Powiem więcej. Zacznijmy to z kimś, kto tak bardzo Ciebie kocha. I czeka na Ciebie. I zawsze wracam do tej chwili. I wiecie, przychodzi następny dzień, kolejny dzień, kiedy wstajesz rano, chociaż też jesteś zmęczony, oczy przemyjesz zimną wodą, umyjesz się, zrobisz kawę, siadasz i jesteś na czas. Halleluja, Panie, jestem na czas. To możemy porozmawiać. I wiecie, te chwile są najlepsze. Te chwile są najlepsze. Każdy dzień. Każdy dzień, kiedy Duch Pana jest z Jezusem Chrystusem, kiedy jest namaszczony na to, aby Ci usługiwać, aby pomóc Ci. Masz problemy, masz jakieś ciężkie rzeczy, które Twoje głowę męczą. Wiecie, często to mogą być rodzice o swoich dzieciach. Kiedy nawet nie dajemy znać po sobie na zewnątrz, wydaje się, że wszystko w porządku, że niczym się nie przejmujesz. Wydaje ci się, że zwłaszcza faceci, kiedy patrzysz się na niego, twardy facet, silny facet, wiecie, on się niczym nie przejmuje, wszystko ma tam gdzieś, on idzie silno jak przecinak, ale tak naprawdę to jest rozbite w środku serce, które tam gdzieś płacze i potrzebuje obecności Bożej, potrzebuje uwolnienia, potrzebuje Ducha Pana, potrzebuje Jezusa Chrystusa, aby ogłosił jeńcom wyzwolenie. Tam w środku gdzieś jesteś niewolnikiem. Tam w środku gdzieś Twoje myśli nie dają Ci wypłynąć na zewnątrz, na radość. Siostry, kobiety, które tak bardzo martwią się o swoje dzieci, które już by się wydawało dzieci dorosłe, już bym powiedział dorośli ludzie, czym Ty się przejmujesz? To się nie da. Ja mam matki, mogę Wam to powtórzyć na następny raz, że to i tym razem też Wam to powtórzę. To się nie da zapomnieć o tym.
Dzieci zawsze są dziećmi i zawsze myśli będą wracać, że to są Twoje kochane dzieci. Martwisz się o nich. Zawsze. Ale potrzebujesz tej chwilki, potrzebujesz tej kawy, tej obecności z Jezusem Chrystusem, kiedy tam możesz wszystko złożyć. A kiedy już to jest tak przygniatające, to chcę Wam powiedzieć wspaniały obraz, pokazać go przed Wasze oczy. Kiedy już nie dajesz rady, kiedy nawet społeczność rano przychodzi i Panie, nie wiem, jak mogę dzisiaj uwielbiać Twoje imię, bo jestem tak obciążony. To ja Wam powiem. Kiedy przyjdziesz na Golgotę, kiedy przyjdziesz tam, gdzie Jezus Chrystus umierał za Ciebie i za mnie, to popatrzcie, że do Jego głowy były takie długie ciernie, nazbierane gdzieś za Jerozolimą, gdzieś w jakichś obrzeżach, ciernie, które były długie. Była spleciona korona z tych cierni, nałożona na Jego głowę i wbita jeszcze pałkami. To niesamowity ból. Nie do wyobrażenia sobie ból na głowie Jezusa Chrystusa. Ale po co? Po to, żeby uwolnić siebie od myśli. Po to, żeby się uwolnić od ciężaru myśli. Kiedy nie dajesz sobie rady, kiedy już nie możesz dać rady, przyjdź do Jezusa i powiedz, Panie Jezu, Twoja głowa była tak mocno poraniona, aby moja głowa była zdrowa, aby moje myśli były oddane Tobie. I ja tak robię i przychodzę do Niego wtedy i mówię, Panie Jezu, dziękuję Ci. Klęczymy wtedy razem. Pan Jezus, kiedy cieknie Mu krew po policzkach, a mi ciekną łzy i dziękuję Mu za to, że On mnie uwalnia od tego. Dlaczego? Bo On przyszedł, aby wypuścić jeńców na wolność, aby wypuścić tych, którzy kiedyś walczyli, kiedyś byli wolnymi, a potem nie wiadomo, jak to się stało, stali się niewolnikami czegokolwiek. Czy to jest coś naturalnego w naszym życiu, czy to jest może pieniądze, czy to jest może bogactwo, czy to jest może jakieś związanie jakiekolwiek. Jezus Chrystus z każdego zniewolenia przyszedł Cię uwolnić. Przyszedł uwolnić Ciebie. Amen? Halleluja. To jest mój Pan Jezus Chrystus i tym się chcę chlubić. Dlatego chcę na nowo powtórzyć. Najlepszą wiadomość, najlepsza nowina, jaka mnie spotkała w życiu, to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, namaszczony przez Ducha Świętego, jest dzisiaj, aby usługiwać. Jeszcze jest czas, aby On mógł nas dotykać, aby każdego z nas mógł dotykać. I On to chce robić. On jest przy tym stole jako ten, który usługuje. I wiecie, kiedy czytamy to słowo dalej, zaskakujące jest to, że oni powiedzieli, my Ciebie znamy. Przecież Ty jesteś jednym z naszego miasta. Ty jesteś człowiekiem, który tak naprawdę jest stolarzem. Twój ojciec jest niesamowicie dobrym rzemieślnikiem. I my Ciebie dobrze znamy. Kiedy Pan Jezus powiedział, że na zewnątrz obcy ludzie przyjmują Boże Słowo, Bożą Ewangelię, a Wy nie chcecie przyjąć, to bardzo szybko tutaj czytamy tak, że wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się słowami łaski, które wychodziły z Jego ust. Wszyscy mówili, niesamowite słowa, które mówi. Niesamowite słowo dzisiaj na nabożeństwie było przeczytane. Takie namaszczone, takie niesamowite, takie mocne słowo było powiedziane. Ale już 28 werset, czyli kawałeczek dalej tylko, znowu jest wszyscy powiedziane. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Wiecie, kiedy my nie dopuścimy Słowa Bożego głębiej niż do naszej głowy, tylko do naszych myśli, to wyjdziemy i znowu będziemy tacy sami ludzie, jak może przyszliśmy na to miejsce. Dlatego Bóg chce dzisiaj mówić głębiej, jeżeli Go dopuścisz. I tutaj ja już nic więcej nie poradzę na to. Słowo Boże mówi, że On jest mocny, On jest władny, On jest namaszczony przez Wszechmogącego, przez Wiekuistego. Jest namaszczony, aby zrobić wszystko, co w Twoim życiu jest do zrobienia. Ale On tego nie zrobi, dopóki Ty nie zaprosisz Go do swojego serca. Dopóki Ty i ja nie powiemy, Panie, chcę zmian w moim życiu. Rozumiemy to? Ja się czasami zastanawiam, Boże, jak świat by był prostszy, gdybyś tym ludziom nie dał wolnej woli. Jakbyśmy mieli w Kościele niesamowicie prostych i takich naprawdę pracowitych ludzi, ale to by były maszyny. To by były maszyny. Pan Bóg stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo i dał nam wolną wolę. Że to my mamy decydować, to my mamy wybierać. Ja kiedyś podałem taki fajny przykład, kiedy grałem na gitarze i moja gitara strasznie się rozstroiła. To ja mówię tak, mam dwie rzeczy do zrobienia. Mogę to zrobić tak, albo się tak gorliwie modlić i tak nakazywać tej gitarze i tak prosić niesamowicie i tak błagać i rozkazywać w imieniu Jezusa, żeby się nastroiła. Albo mam trochę prostszą rzecz do zrobienia. Wziąć stroik i nastroić po prostu gitarę.
My czasami tak chcemy robić, żeby Bóg wszystko zrobił za nas. Tak niesamowicie się chcemy modlić. I to jest dobre, kiedy stawiamy się. Ale Bóg czasami mówi, weź i nastrój to, bo tego słuchać nie idzie. Taka prosta czynność. To ci zajmie 2 minuty, a my będziemy mogli o czymś milszym porozmawiać w tym czasie. Więc w naszym życiu wielokrotnie są sytuacje, kiedy my się szamocemy i gdzieś tam nie wiadomo jakimi myślami, dalekimi żyjemy, niesamowitym teologicznym wyobrażeniem. A Bóg mówi, weź rzecz to do swoich rąk i zrób to. I zrób to już. Dlatego namaścił, dał Ducha Świętego, abyśmy my mogli przychodzić do Niego, aby nasze życie się zmieniało. Abyśmy nie żyli w jakimś wyobrażeniu innym, jak tylko tym, że Bóg jest tak blisko nas. Stało się to przez Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy Izajasza 61, pod koniec tego, wiecie, tak się zastanawialiśmy z braćmi, dlaczego Pan Jezus nie przeczytał całego tego rozdziału? Bo kiedy by przeczytał cały ten rozdział, to już by mogły kamienie polecieć. Tam są takie niesamowite rzeczy opisane, że to jest niewyobrażalne dla ludzi. To jest nawet nie do przyjęcia, żeby się mogło coś takiego stać. No jak to, ludzie, poganie będą ci usługiwać, no to już na głowę ktoś upadł. Że będą nazwani dębami sprawiedliwości, przecież nikt nie jest sprawiedliwy. Świętymi Boga, kapłanami, przecież wiemy, kto jest kapłanem w naszym mieście. Nie ma więcej kapłanów. A tam jest napisane, że wszyscy będziecie kapłanami. Ale to jest możliwe tylko przez krew Jezusa Chrystusa. I to się stało. Wtedy jeszcze to nie było aktualne, kiedy Pan Jezus czytał te słowa. Ale już kilka lat później, 3 lata później, kiedy oddał swoje życie, kiedy Jego ciało zostało przybite do krzyża, to słowo się zupełnie wypełniło. Jesteście kapłanami przed Bogiem. Amen? Halleluja. Bóg was tak widzi. Może się sami siebie jeszcze tak nie widzicie, ale Bóg was tak widzi. Ja bym chciał powiedzieć taki krótki przykład tego, co Jezus Chrystus naprawdę zrobił dla nas. Wyobraźcie sobie takie spotkanie. To jest taka opowieść naszego najlepszego przyjaciela, Jezusa Chrystusa. To nie jest moja opowieść. Wyobraźcie sobie takie spotkanie, nabożeństwo, kiedy przychodzi, jest pełno ludzi, wszyscy uwielbiają Pana, wszyscy się modlą, wszyscy się radują, rozkoszują się, ale przychodzi człowiek ładnie ubrany, przychodzi i podnosi ręce, gdzieś tutaj z przodu sobie staje, podnosi ręce i mówi, Boże, dziękuję Ci, jak ja Ci dziękuję, że nie jestem taki jak wszyscy inni grzesznicy. I modli się i mówi, Boże, dziękuję Ci, że nie kradnę, że no, w miarę jestem punktualny, jestem uczciwy, co jak co, ale mam swoje jakieś stanowisko w tym mieście, jestem widziany, wszyscy mnie lubią, jest wszystko w porządku w moim życiu. Czy źle robi ten człowiek, że tak dziękuję? No nie, przecież to jest całkiem, można powiedzieć, dobre rzeczy. Ale teraz sobie wyobraźcie, że kiedy on pierwsze zdanie powiedział, to Bóg już przestał słyszeć resztę. Ale przychodzi też człowiek, który wchodzi do tej świątyni, do tego kościoła. Człowiek, który, tak jak każdy inny, bo wszyscy ludzie tęsknimy do Boga. Wszyscy ludzie mamy w sobie tęsknotę do Boga. Siedzisz tutaj i myślisz może, ale ja tak bardzo nie tęsknię. Nie, tęsknisz, tylko o tym nie wiesz. Szukasz w życiu tylu rzeczy, tak mocno szukasz, że tak naprawdę kiedyś do tego dojdzie, ale szukasz Boga. Bo naprawdę nikt jeszcze nie był szczęśliwy na tej ziemi, kto nie znalazł Boga. Jeżeli znalazłeś Boga, a potem coś innego szukasz, to już jest normalne. Ale kiedy nie masz Boga w swoim życiu, to będziesz szukał całe życie. Więc ja chcę powiedzieć, że ten człowiek tak samo był spragniony Boga. On chciał Bożej obecności. Samo to już mi mówi, że przyszedł na to miejsce, przyszedł do kościoła, przyszedł do zboru. I kiedy przychodzi, miał tylko myśli negatywne o swoim życiu. Myśli, jaki ja jestem nieszczęśliwy. Lewe interesy, hazard, jakieś tam przekręty finansowe, okradł niejednego człowieka. W jego życiu sam grzech i same przekleństwo. Ale tęskni za Bogiem, tęskni za innym życiem, chociaż to już chyba nie jest do odkręcenia. Tego się już chyba nie da załatwić. Długi, które zaciągnę, już są chyba nie do wyrównania. I wiecie, kiedy przychodzi do tego kościoła z tym ciężkim łańcuchem na swojej szyi, chodzi może po schodach i stanął na spoczniku, kiedy słyszy uwielbienie, kiedy słyszy, jak ludzie się cieszą i uwielbiają Boga, mówi, Boże, to nie dla mnie miejsce. To nie jest miejsce dla mnie, ja tam nie mogę wejść. Ci ludzie kochają Ciebie, ci ludzie są uczciwi, ci ludzie są dobrzy, ja tam nie mogę wejść, to nie jest miejsce dla mnie. I wiecie, tak ze łzami w oczach ten człowiek mówi, zawracam z powrotem.
ja wracam do tego miejsca, do tego bagna, gdzie jest moje miejsce. To nie robię ani kroku dalej. Ale kiedy podchodzi i tak bardzo tęskni Boga, tak bardzo pragnie, żeby coś się zmieniło w jego życiu. On, tam jest napisane, że tylko stulił głowę, bił się w pierś i powiedział jedno zdanie. Powiedział, bądź miłości w mi grzesznemu. Gardło zacisło już mu tutaj, łzy zapłynęły mu do oczu. I nic więcej nie powiedział. Ale ja wam opowiem drugą część tego zdarzenia, co się stało. Wtedy, kiedy on to powiedział, oczy Boga i całego nieba skierowane było tam właśnie na ten koniec sali, na ten spocznik, czy na te schody, czy gdziekolwiek to było, skierowane było wszystko. Tu się działo dużo rzeczy, ale Bóg i całe niebo skierowało się tam. Sam Jezus Chrystus staje ze swojego tronu i mówi, chodźcie tutaj aniołowie, podejdźcie i popatrzcie się, jaki człowiek cenny przyszedł dzisiaj na zgromadzenie. Wszyscy ludzie widzieli u niego grzesznika, ale Jezus Chrystus powiedział, dzisiaj będzie nowym człowiekiem, zupełnie innym, jak dzień i noc. I to uczynił. I w jednym momencie, w jednym chwili zerwał ten łańcuch i uczynił go zupełnie wolnym człowiekiem. Halleluja. I całe niebo cieszy się z tego, że ten człowiek jest uwolniony, że jest uzdrowiony, że jego grzechy są przebaczone. I wiecie, może w kimś z was jest takie poczucie winy, że już tak daleko zabrnęło, że jest tak ciężko, jest grzech i jest tylko sytuacja nie do rozwiązania. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus takich właśnie ludzi oczekuje. Dlaczego? Namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, czyli biednym powiedzieć, że jest nadzieja. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom, jeńcom wyzwolenie, czyli otworzył więzienie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Właśnie Jezus Chrystus przychodzi na te miejsca, przychodzi do twojego życia, do mojego życia, przychodzi po to, aby to zrobić, aby uwolnić nas, aby nas wypuścić na wolność i powiedzieć, masz wolność, możesz robić, co chcesz. Jesteś wolny, ale obiecuję ci, że już w tym momencie będziesz chciał zawsze być z Nim, w tej wolności, bo kto skosztował, jak dobry jest Pan, ten już nie chce niczego innego szukać. Są inne rzeczy, ale to są zamienniki. To są takie, można powiedzieć, jakieś podróbki, marnej jakości podróbki. Dlatego oryginał i tylko Boża obecność jest w Nim. Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Oddał swoje życie i przelał swoją świętą krew. Wiecie, ja kiedyś powiedziałem takie zdanie, że gdyby ktoś nawet zrobił coś takiego, że oddałby swoje życie za mnie, byłby nawet takim dobrym przyjacielem moim, że oddałby swoje życie za mnie. Wielkie ukłony, wielki szacunek. Ale ja powiem, że i tak nie przebaczyłby moich grzechów i nie obmyłby mnie z mojego ciężaru. Zgadzacie się ze mną? Kocham Jezusa Chrystusa ponad wszystko. Jeżeli znalazłby się ktoś, kto zrobiłby chociaż to, że oddałby swoje życie za mnie, to byłoby wielkim krokiem. Ale Jezus Chrystus oddał swoje życie i mało tego, On uwolnił mnie od grzechu. On otworzył moje oczy, otworzył moje uszy. On dał mi nowe życie. On ogłosił dla mnie rok łaski Pana. On powiedział, masz wszystko przebaczone. Masz rok bez podatków, tak powiedzieć językiem urzędowym. Masz rok bez podatków, masz rok bez długu, nie płacisz ani jednej raty. Jest wolność, jesteś zupełnie wolny, możesz zaczynać co chcesz, możesz robić co chcesz, możesz czegokolwiek się podjąć, ja jestem z tobą i będę ci błogosławił. Tak w tym słowie jest napisane. Jeżeli nie wierzycie mi, czytajcie 61, Izajasz 61. Czytajcie w swoich domach. Jeżeli jest inaczej w twoim życiu, to weź, przyjmij wiarą to słowo. Przyjmij wiarą to słowo. Uchwyć się momentu, w którym potrzebujesz. Warunkiem jest to, że twoje życie musi być wolne od grzechu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest grzech w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie przyjść do Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie razem z Nim porozmawiać. Mamy poczucie winy, mamy przygniatające, grzech przygniata. Dlatego najpierw poproś o to, aby On uwolnił, a On to doskonale robi. On to robi najlepiej, jak nikt inny tego nie potrafi zrobić. W moim życiu przynajmniej nie było inaczej. I wiecie, w tym mieszkaniu, kiedy powiedziałem na początku, w tym mieszkaniu, kiedy mieszkamy, kiedy nasze szaty pierzemy, każdego dnia spotykamy się z Panem i przychodzimy dosłownie tak, jakbyśmy brali prysznic, ubieramy się w nowe ubrania. Każdy dzień możemy mieć społeczność z Nim, możemy mieć relacje z Nim.
Wiecie, nie zamierzam zmienić tego mieszkania. Z Jezusem Chrystusem naprawdę dobrze się żyje. Naprawdę z Nim jest wspaniale. Halleluja. Chcę was zachęcić do takiej codziennej, każdego dnia, normalnej relacji. Nie to, żebyśmy tylko byli ludźmi niedzielnymi, ale żebyśmy każdy dzień byli blisko Niego. Każdy dzień jeszcze bliżej Niego. To daje siłę. To daje radość. To daje to, że możemy widzieć i słyszeć. On przyszedł po to, żeby otwierać oczy i otwierać uszy. I możemy każdy dzień żyć normalnie z Jezusem. Z Jezusem. Halleluja. Przychodzimy do pracy. Mało tego, On obiecał, że jest jeszcze inne mieszkanie. Jest jeszcze inne mieszkanie. Nie w stanie deweloperskim, ale On przyszedł, poszedł specjalnie, aby przygotować go na ostatni guzik, żeby było wszystko zapięte. To tak na zachętę wam powiem. Bo chociaż to, co już tutaj na ziemi możemy przeżywać, w Bożej obecności, jest ponad nasze wyobrażenie. Ale On jeszcze sięgnął dalej i powiedział, na razie wam więcej nie mogę powiedzieć, bo i tak nie zrozumiecie i nie jesteście w stanie tego znieść. Ale ja wam przygotuję coś naprawdę fajnego. Panie, co możesz fajnego przygotować, skoro już jest tak dobrze? Skoro już mam Twoją obecność, mam przebaczenie grzechów, jestem wolnym człowiekiem, jestem blisko Ciebie. Kiedy się modlę, Ty wysłuchujesz. Kiedy potrzebuję, Ty przychodzisz. Kiedy mam mało, Ty dajesz nie tyle, ile trzeba, ale więcej nadto. To jest w mojej Biblii napisane. Chcę powiedzieć, że to nie jest z moich myśli. To jest w mojej Biblii napisane. Tak jest. Kiedy potrzebuję przebaczenia, to przychodzę i nie muszę pisać w 3 egzemplarzach pisma o prośbę o przebaczenie. Ale mogę to załatwić od razu, w ciągu 1 minuty. Dlatego, że Jezus Chrystus tak wielką cenę zapłacił. Nie dlatego, że jesteśmy fajnymi ludźmi. Nie dlatego, że jesteśmy dobrymi ludźmi, może z dobrych rodzin. Ale dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę. Najwyższą cenę. I to go kosztowało życie. To go kosztowało upokorzenie. To go kosztowało ból. To go kosztowało wstyd. To go kosztowało hańbę, bym powiedział. Ale zrobił to wszystko dla Ciebie i dla mnie. Nie zawahał się. Wiecie, ostatnio czytałem Słowo Boże i zastanawiałem się i tak rozmawiałem, jak skoro mówimy o społeczności, o relacji. To było rano, kiedy rozmawiałem z moim Panem i tak sobie czytam Słowo Boże i mówię, Panie, wiesz jaka jest różnica między moim mówieniem a Twoim mówieniem? Tak właśnie zadałem takie pytanie. Bo kiedy przeczytałem Słowo Boże o tym, kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem, ja mówię, Panie Jezu, Ty musiałeś się powstrzymywać, żeby nie powiedzieć jeszcze jednego zdania, bo Piłat już prawie się nawrócił. A ja muszę mówić i nikt się nie nawraca. Taka jest różnica między tym, który jest namaszczony przez Boga, który wypowiada słowo, a ono czyni swoją wolę. Halleluja. Jezus Chrystus jest namaszczonym. Jest, ja to przeczytam jeszcze raz. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Halleluja. I On dzisiaj jest między nami. On chce zamieszkać w Twoim życiu. On chce zamieszkać w Twoim domu. Taki pełen, namaszczony, potężny Bóg. Pomyślisz sobie, no to wtedy już nie będzie żadnych problemów. Wszystko już mam załatwione, jeżeli On będzie w moim domu. Wszystkie moje kłopoty są rozwiązane, jeżeli On będzie w moim domu. Żadnego smutku może nie być, jeżeli On przyjdzie z pocieszeniem. Duch Święty przyjdzie z pocieszeniem. I tak jest. Chcę wam powiedzieć, że to jest dobra nowina. Tak jest. Kiedy tylko Go zaprosisz, tak jest. Bo On jest tym, który wypowiada słowo i wszystko się dzieje. Bóg Ojciec powiedział słowo, Duch Święty tchnął w to i to się stało. I mamy świat. Piękny świat. Cudowny świat. To wszystko, co żyje na tym świecie i co widzimy, co może podziwiać nasze oczy, co mogą podziwiać nasze uszy, czym się rozkoszujemy i chodząc po tej ziemi dziękujemy Bogu za to, co jest. To właśnie się stało przez Jego Słowo. Wszechmocny. Bóg, Duch Wszechmocnego. Czyli tego, który nie ma jakichś ograniczeń. Tego, który nie ma jakiegokolwiek limitu ani czasu. Właśnie ten Duch Święty natchnął Go, aby w Twoim i w moim życiu zamieszkać. I chcę was zachęcić na nowo, abyśmy poświęcali Jemu czas. Abyśmy poświęcali Jemu czas. Nie traktujmy to może jako rutynę. Wiecie, ja długo zajęło mi to, zanim zrozumiałem, o co chodzi. Ja zdyscyplinowałem się, powiem wam, tak, to taki sekret. Zdradzę wam go.
Ja zdyscyplinowałem się i zacząłem o tej samej porze wstawać, zacząłem czytać Słowo Boże, czytałem go po kolei, rozdziałami, zapisywałem sobie to, już mam załatwione. Nowy Testament przeczytałem, wiecie, naprawdę bardzo szybko i systematycznie. Ale kiedy po jakimś czasie Bóg zaczął pukać do mojego życia, czy może się przyłączyć do tej społeczności, to ja zrozumiałem, że to nie o to chodziło. Więc chcę was zachęcić, abyśmy nawiązali z nim relacje, abyśmy nie byli tylko dobrymi czytelnikami i wystawnymi chwalcami Pana, żebyśmy nie dziękowali Mu tak mechanicznie, ale chcieliśmy Go zaprosić do naszego życia. W każdej rzeczy, co robisz, potrzebujesz pomocy, czy nawet potrzebujesz tylko towarzystwa, zaproś Go do swojego życia. Niech On jest w naszym życiu, niech On jest tym najważniejszym. Chcielibyśmy Go naprawdę uhonorować najlepszym miejscem. Panie Jezu, szedłbym zrobić coś, ale bez Ciebie nie pójdę. A On jest chętny i pierwszy do tego, aby nam pomóc, aby to zrobić razem. Nie chcielibyśmy robić czegoś dla Jezusa, róbmy to razem z Nim. Nie chcielibyśmy robić coś dla czegoś, róbmy to razem z Nim. Amen? Dlatego, że On jest namaszczony. Jezus Chrystus jest ten, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wiecie, dlaczego Słowo Boże mówi, że wszystko jest możliwe dla wierzącego? Dlatego, że Jezus Chrystus jest z nim. Gdyby obecność Bożą wziąć, to i tak nic nie zrobisz. Może coś, niewiele co. Ale kiedy Bóg jest z tobą, kiedy Jezus Chrystus jest przy tobie, masz tak wspaniałego przyjaciela, nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Bo nasza wiara to naprawdę jest tak malutko, jak Słowo Boże mówi. Ale ten, który stoi za Słowem Bożym, ten jest wielki. Halleluja. Amen? Myślę, że zachęciłem was do tego, żeby na nowo odnowić relacje z tym, który jest najwyższy. Ten, którego, nad którym nie ma większego. Jeżeli jest burmistrz, jeżeli jest prezydent, jeżeli jest nawet jakieś tam najwyższe stanowisko, to wyobraźcie sobie, że jest ktoś na samej górze. To jest Bóg, to jest Jezus Chrystus. I On już nie ma nad sobą nikogo wyższego. I On pozwala tylko ludziom, aby decydowali. Ci ważni ludzie, którzy tak wydają się mądrzy, podjęli decyzję, podpisał bardzo ważną rzecz. Ale Bóg jest ponad wszystkim i On tylko pozwala bawić się zabawkami naszymi. I ten Bóg w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, chce jutro rano się spotkać z tobą. Przygotujecie się? Przygotujcie się. Zaproście Go. Poznacie naprawdę, że jest bardzo miłym, bardzo miły, bardzo przyjemny, bardzo sympatyczna osoba. Pokochasz, jeżeli jeszcze wcześniej nie byłeś z Nim tak blisko, pokochasz i już więcej nie będziesz chciał nigdzie indziej iść. Zatęsknisz za tym miejscem i zatęsknisz za tą osobą jeszcze bardziej i będziesz chciał każdego dnia, żeby jak najwięcej z Nim być, żeby jak najwięcej z Nim być. Z tymi słowami was zostawię. Niech Bóg błogosławi w waszym życiu, a Duch Święty niech pociesza, niech przynosi słowo. Pan Jezus niech będzie swoją obecnością gościł każdego dnia w waszym życiu. Amen.